Nie trzeba posiadać sztabu liczącego 300 osób, aby wypuścić na świat ogromnego hiciora. Nie musimy zapożyczać się na milion dolarów. Wystarczy dobry pomysł, dużo wytrwałości oraz naprawdę pokaźne ilości wolnego czasu. Działa to w przypadku książek, utworów muzycznych oraz, no jak żeby inaczej, gier wideo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o produkcjach, które mimo swojej wstępnej małostkowości zdobyły całusieńki rynek. Oto 7 niewielkich gier, które stały się światowymi hitami. Zaczynamy. Level 1. Undertale. Wybicie się z tłumu wysokobudżetowych gier nie jest prostym zadaniem. Staje się ono jeszcze trudniejsze, gdy jest się niezależnym twórcą, który pracuje nad swoim projektem niemalże w pojedynkę. Przed takim wyzwaniem stał autor bestsellerowego Undertale, Toby Fox. Amerykański deweloper wstrzelił się w jeden z najgorętszych roków ostatnich lat, albowiem w roku 2015 na rynku pojawiły się takie gry jak Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid 5 czy nasz rodzimy Wiedźmin. Tylko szybko, Geralt. Co jest? Jak możecie się domyślić, nie zatrzymało to Foxa przed zrobieniem jednej z najbardziej uznanych przez społeczność gier 2015 roku. Ba, Undertale otrzymało status kultowości w niesamowicie szybkim tempie. I pomyśleć, że ten majstersztyk naprawdę powstał za sprawą jednego człowieka. Ale jeśli myślicie, że była to krótka i przyjemna przeprawa, to pozwólcie, że wyprowadzę was z błędu. Kickstarterowa kampania Undertale ruszyła w czerwcu 2013 roku. Jej początkowy cel zakładał raptem 5000 dolarów, jednak w momencie zakończenia crowdfundingu całkowita suma dofinansowania przekroczyła... wait for it, 50 tysięcy dolarów. Niezły wynik. Toby Fox zajął się tutaj niemalże wszystkim. Skomponował on całą partyturę, napisał wszystkie postacie oraz nakreślił fabułę, a do tego wpadł na jeden z ciekawszych systemów walki, jaki widzieliśmy w ostatnich latach. A ten zasługuje na trochę więcej uwagi. Undertale dawał nam kilka opcji na rozwiązywanie każdego konfliktu. Mogliśmy, jak na prawilnego RPGa przystało, wybić przeciwników w pień. Istniała też opcja pacyfistyczna, dzięki której byliśmy w stanie rozstrzygać nasze spory z potworami za pomocą niczego innego jak dialogu. Oczywiście istnieje też możliwość oszczędzania stworków, a to, podobnie jak pozostałe ścieżki, wpływa na cały tok historii. No, a teraz pomyślcie, że gra mogła się zakończyć na kilka różnych sposobów, zależnie od tego, ilu i których przeciwników pokonaliście po drodze. Level 2. Papers, Please. Który kraj jest kojarzony przez większą ilość graczy na świecie? A. Laos. B. Seszele. C. Arstoczka. Czy D. Antigua i Barbuda? Arstoczka. C. Definitywnie. Bez żadnego koła. C. Papers, Please to gra strategiczno-symulacyjna stworzona przez Lucasa Pope'a. Wcielamy się w niej w rolę inspektora imigracyjnego na przejściu granicznym położonym w fikcyjnym kraju Arstoczka. No, a pomysł ten przyszedł amerykańskiemu twórcy w dość ciekawych okolicznościach. Mieszkający na co dzień w Japonii Lucas Pope opisał swoją kreację jako pewnego rodzaju ukazanie emocji, które towarzyszyły mu w procesach migracyjnych podczas jego międzynarodowych podróży. I wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Papers, Please jest piekielnie immersyjną i poruszającą przygodą. Tak kompletnie na serio. Kto by pomyślał, że sprawdzanie dokumentów na przejściu granicznym mogło być przepisem na otrzymanie nagrody BAFTA? Bo to właśnie na tym opiera się cały trzon rozgrywki, jaką raczy nas Papers, Please. Wywołujemy ludzi do naszego okienka, sprawdzamy zgodność informacji, przesłuchujemy podejrzane jednostki, zbieramy odciski palców, wykonujemy skan ciała itd. itd. A pod koniec każdego dnia otrzymujemy określoną kwotę pieniędzy, której wielkość zależy od tego, jak sobie poradziliśmy. Ot, taki symulator urzędnika. To jedna z tych produkcji, której kultowości nie da się odczuć w żaden inny sposób niż na własnej skórze. W dzieło Pope'a
trzeba po prostu zagrać. A po zakończeniu zabawy polecam zapoznać się z rewelacyjnym filmem krótkometrażowym, który idealnie oddał klimat tej perełki. Следующий. Wasze dokumenty. Level trzeci. Angry Birds. Domyślam się, że zdajecie sobie sprawę z tego, że Wściekłe ptaszyska i Wredne świnie odniosły ogromny sukces na całym świecie. Moje pytanie brzmi jednak, czy aby na pewno wiecie, jak ogromny? Grali wszyscy, a z upływem czasu też i na wszystkim. Dobrze pamiętam, gdy jakieś 90% moich znajomych zapadło kilka lat temu na ptasią grypę i wlepiło wzrok w telefony. Prawie jak przy Flappy Birdzie. W Angry Birds grało się wszędzie. Szkoła, praca, autobus, tramwaj, łóżko, ubikacja, dosłownie wszędzie. Każda rundka zajmowała raptem kilka lub kilkanaście minut, więc żadne miejsce nie było złe, aby skopać trochę świńskich zadków. Wiecie co? I chyba właśnie w tym leżał cały sukces produkcji Rovio. Angry Birds nie były jakoś niesamowicie wymagającym tytułem. Wystarczyło zagrać w dany level 3 lub 4 razy, aby wpaść na optymalny plan działania. No a potem zostawało tylko ustawić ptaszora pod dobrym kątem i podziwiać zagładę zielonych świniaków. Gra cieszyła oko kreskówkową oprawą i porywała rozgrywką, więc trafiała zarówno do najmłodszych, jak i najstarszych odbiorców. Nie ma się więc co dziwić, że Angry Birdsy stały się tak potężną marką. Rovio wiedziało, co robi, a co najważniejsze, robiło to dobrze. Level 4. Braid. Dotarliśmy do tytułu, który wielu graczy, krytyków czy twórców nazywa ojcem indyków. I słusznie. Mamy tutaj do czynienia z produkcją, która jest powszechnie uważana za coś, co zatrzęsło rynkiem gier aż po same fundamenty. Serio, gdyby nie Braid, to kto wie, czy w ogóle dostalibyśmy kiedykolwiek Super Meat Boya, Undertale, Stardew Valley, albo i nawet Minecrafta. Tak jest, moi drodzy. Produkcja Jonathana Blow'a pokazała, że niezależni twórcy czy studia mogą zarabiać na swoich grach niemałe pieniądze. Nie myślcie sobie jednak, że Braid jest na naszej liście jedynie za to, jak namieszało w branży. Produkcja Blow'a połączyła platformówkę z zagadkami logicznymi i nie byłoby w tym nic imponującego, gdyby nie dostępna w grze mechanika manipulacji czasem. W jednym z leveli mieliśmy przedmioty, na które manipulacja czasem nie miała żadnego wpływu. W jeszcze innym czas poruszał się do tyłu. W kolejnym czas płynął do tyłu, gdy nasza postać poruszała się w lewo. Natomiast gdy przemieszczaliśmy się w prawo, bieg czasu szedł naprzód. Te wszystkie mechaniki składały się w holendarnie grywalną całość, którą dopełniała ujmująca oprawa audiowizualna. A te, tak jak zresztą i całe Braid, uznano za istny majstersztyk. Tutaj aż nasuwa się pewne pytanie. Jak wyglądałby dzisiejszy rynek gier, gdyby nie Braid i Jonathan Blow? Polecam poczytać o tym twórcy, bo mimo jego dość kontrowersyjnych poglądów, branża indie zawdzięcza mu w dużej mierze swoją dzisiejszą pozycję. Level 5. Super Meat Boy. Skakanie po najeżonych pułapkami mapach mięsnym ludkiem, który próbuje dotrzeć do swojej panienki. Powiem wam, że gdzieś to już słyszałem. Super Meat Boy inspirował się legendarnym Super Mario Bros. Ta informacja nikogo raczej nie zaskoczy. No ale bądźmy ze sobą szczerzy. Czy jest w tym coś złego? To koniec końców przetestowana i sprawdzona formuła, która wychowała co drugie dziecko i niejednego legendarnego dewelopera. Jasne, o prawie Super Meat Boya bardzo daleko do bajkowego i kolorowego świata, który zobaczymy w przygodach wąsatego hydraulika. W produkcji Team Meat nadziejemy się raczej na gratkę dla fanów ciągnących się mięsistych glutów oraz odcieni szarości. Ponownie, czy jest w tym coś złego? Nie, po stokroć nie. Sama gra spotkała się z gromkim aplauzem ze strony zarówno graczy, jak i krytyków. No, a jej komercyjny sukces przyczynił się do powstania The Binding of Isaac, Cupheada i wielu, wielu innych gier. Meat Boy poszedł o krok dalej w przygodzie, którą rozpoczęło Braid i pokazał, że warto samemu tworzyć naprawdę trudne gry. Wszystko to, co zostało zaprezentowane w Super Meat Boyu, przekazywało jeden prosty komunikat. Lekko nie będzie, próbuj dalej. Level 6. Minecraft. Przyznajcie się, wiedzieliście, że ten moment nadejdzie.
Za stworzenie Minecrafta i równocześnie powstanie multum kanałów z nim związanych odpowiada Markus Persson, znany też jako Notch. Minecraft czerpał garściami z takich gier jak Dwarf Fortress i Dungeon Keeper, jednak jego największą inspiracją był bezapelacyjnie Infiniminer. To właśnie dzięki temu tytułowi zawdzięczamy widok z perspektywy pierwszej osoby i bloczkowy styl wizualny. Pozornie prosty zamysł na rozgrywkę dał graczom nieograniczone wręcz możliwości, co przełożyło się na niesamowitą kreatywną wolność tejże produkcji. Jak to mówią, mój świat, moje klocki. Minecraft zajmował wysokie lokaty w wielu zestawieniach, najczęściej plasując się w ścisłej czołówce takich kategorii jak najlepsza gra indie, najbardziej innowacyjna gra, czy też po prostu najlepsza gra wszechczasów. Nie ma w tym tak naprawdę nic dziwnego, albowiem mamy tutaj do czynienia z drugą najlepiej sprzedającą się grą na świecie. Grą, z którą liczbą sprzedanych kopii konkurować może jedynie ponadczasowy już Tetris. Level 7? Stardew Valley. Jeden z największych steamowych hitów ostatnich kilku lat. No ale w tym momencie trzeba wrócić się na chwilę do roku 1996, kiedy to na rynku ukazał się niejaki Harvest Moon. Porzucamy swoje życie w wielkim mieście i przenosimy się na łono natury, aby zbierać rzepę, łowić ryby, zajmować się kurczakami, orać pole motyką i tak dalej, i tak dalej. I to na tej pozornie prostej produkcji opierało się w dużej mierze Stardew Valley. No ale fenomen, jakimi stały się zarówno Harvest Moon, jak i Stardew Valley, nie leżał jedynie w sielskim życiu na wsi. Nie uświadczymy w nich kłótni, sporów, potyczek czy nader skomplikowanych przeciwników, ponieważ cała historia kręci się dookoła kasty postaci, które znają się na wylot. To opowieść, która nigdzie się nie spieszy i sugeruje nam, abyśmy przyjęli ten sam stan umysłu. Mógłbym nawet porównać to, w jaki sposób Stardew Valley osiągnęło sukces do wcześniej wspomnianego Minecrafta. To tak naprawdę kolejny tytuł, w którym to my kreujemy całą historię i otrzymujemy prawie że nieograniczoną swobodę. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że to minimum 3,5 miliona sprzedanych kopii istnieje dzięki materiałom źródłowym, jakimi były poprzednie gry z serii Harvest Moon. A z drugiej, nie da się ukryć, że Stardew Valley ujął graczy na całym świecie nie tylko swoim antystresowym klimatem, ale i bajeczną oprawą, za którą tytuł ten uzyskał tak wiele pochwał. I w tym momencie już klasyczne zakończenie, czyli jak podobało wam się nasze zestawienie i co byście w nim zmienili? Która gra najbardziej przypadła wam do gustu, a której powinno tutaj w ogóle nie być? Dajcie nam znać i w tym momencie ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, papa, cześć. Dobra, nie, mam już, dobra. I wyleciało mi z głowy. Czekajcie, się zawaliłem w akcji. Dobra, kończymy tę degrengoladę, uff. Nie rozumiem tego tekstu. Wytniemy to. Marafon. Nie wiem dlaczego, ale tak się...